Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z doktorem Sławomirem Dawidowskim. Witaj Sławku. Hej, dzień dobry Państwu. Doktor Sławomir Dawidowski jest autorem książki na temat generała Franco, dwutomowej książki, która wyszła kilka lat temu w wydawnictwie Centrum Edukacyjnego Polska. Myślę, że to jedna z najważniejszych monografii po polsku dotyczącej generała Franco. A dzisiaj chcielibyśmy poruszyć taki temat, nazwijmy to postfrankistowski troszeczkę. Mianowicie, jak doszło do upadku systemu frankistowskiego i dlaczego układ polityczny stworzony przez generała Francisco Franco upadł wraz z jego śmiercią. To może na początek takie pytanie troszeczkę prowokacyjne. Czy może sam Franco zaplanował zmianę systemu politycznego? Rzeczywiście temat Franco jest zazwyczaj poruszany w kontekście hiszpańskiej wojny domowej, czy też samych rządów generała Franco. Natomiast temat tego, co się stało bezpośrednio po jego śmierci, a więc zawalenia się, mówiąc wprost, całego systemu, jest poruszany dosyć rzadko, niezbyt często i tutaj jest wiele, wiele różnych wersji pomysłów na to. Ja w swojej książce przedstawiłem swoją wersję. Oczywiście opierałem się w głównej mierze na różnych źródłach pierwotnych hiszpańskich. No oczywiście w podsumowaniu mojej książki jest tam właśnie najwięcej materiałów poświęconych właśnie temu tematowi. Wracając do pytania. Po śmierci generała Franco jeden z jego zwolenników napisał, że prawica nie znała planów autora zmiany. Może nie do końca nie znała, bowiem całe ustawodawstwo frankistowskie, jeśli je weźmiemy tak od początku, od zakończenia wojny domowej do końca lat 60., można by było przyjąć, iż ono ewoluowało właśnie w kierunku zmiany całego systemu. Franco o tym nie mógł wiedzieć. Nie mógł nie wiedzieć. Więc paradoksem nie jest to, że do zmiany systemu frankistowskiego przyczynił się sam generał Franco. Oczywiście nie należy zapominać też o innych głównych bohaterach, czy też autorach tej tragifarsy, którymi byli na przykład z tych najważniejszych Juan Carlos, a więc król, czy też Fernandez Miranda, przewodniczący Cortezów, Rady Królestwa oraz tymczasowy szef rządu. Można też wymienić Carlosa Ariasa Navarro, szefa rządu i zarazem ministra spraw wewnętrznych. Zmiana całego systemu frankistowskiego odbyła się przy pomocy narzędzi sporządzonych przez tenże system. Po śmierci Franco w Cortezach za demokratyzacją opowiedziała się większość deputowanych. Przeciwko było jedynie kilkudziesięciu deputowanych frankistowskich. Z tych najbardziej znanych można wymienić na przykład Blasa Piniara. No wiadomo, postać historyczna dla narodowej prawicy Zachodu. W tym kontekście można przypomnieć, iż Blas Piniar wchodził w skład tak zwanego środowiska politycznego frankistowskiego, które było określane jako bunkier i grupowało, no to powiedzmy ogólnie, ultrasów frankistowskich. To właśnie bunkier delegował jako swego kandydata na ministra sprawiedliwości właśnie Blasa Piniara.
Było to w czasie ostatniej rekonstrukcji rządu hiszpańskiego przez generała Franco. Generał Franco odmówił, bowiem uważał Blasa Piñara za radykała. W ogóle w tym jego ostatnim rządzie, który przynajmniej on tworzył, to dominowali tacy frankistowscy liberałowie. Raczej dominowali ci ludzie, którzy potem brali udział w demontażu tego, a nie utrwalaniu. Także czyli Franco, ten Blas Piñar był kandydatem odrzuconym przez generała Franco w roku 1975, parę miesięcy przed jego śmiercią, zdaje się. Wcześniej chyba już, około roku wcześniej. Rok wcześniej, aha. Tak mniej więcej. Także jest to pewien sygnał, do czego to wszystko zmierzało, i to za zgodą właśnie generała Franco. Od głosu w Cortezach wstrzymała się z tych bardziej znanych osób siostra José Antonio Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera, która była członkiem monopartii, brała udział w różnych organizacjach prorządowych, udział, pełniła tam funkcje kierownicze, między innymi w organizacjach kobiecych. Za demokratyzacją głosowali też założyciele Sojuszu Narodowego. Nie zareagowała także armia, która liczyła wówczas 342 tysiące żołnierzy i należała do najliczniejszych formacji zbrojnych w Europie Zachodniej. W roku 1981, w lutym, pułkownik Gwardii Cywilnej Antonio Tejero podjął próbę zamachu stanu, jednak nie powiodła się ona. Król Juan Carlos, będący równocześnie zwierzchnikiem sił zbrojnych, zaapelował do armii, by ta pozostała w koszarach. Armia to oczywiście zrobiła. Opowiadał mi o tej sytuacji ojciec Franciszek Nowicki, jezuita, który zdaje się świętej pamięci, zmarły chyba 2 czy 3 lata temu. Który wtedy, po pierwsze, on często przejeżdżał przez Hiszpanię, ponieważ pracował w Ekwadorze w Ameryce Południowej jako misjonarz, ale bywając co roku w Hiszpanii, jeździł na przykład na obozy z młodzieżówką falangi hiszpańskiej i był blisko związany. Myślę, że z samym nawet generałem. Nie wiem, nie opowiadał mi, czy znał generała osobiście, czy poznał dopiero jego córkę. Z tego, co dla mnie święty pamięci ojciec Nowicki opowiadał, to często spotykał się z jego córką. No właśnie, z córką, to na pewno. Czy generała znał to? Natomiast mnie opowiadał te wydarzenia z 23 lutego 1981 roku, czyli to było niecałe 5,5 roku po śmierci generała, kiedy pułkownik zrobił ten zamach, strzelając w sufit w Cortezach i poprzez postawę króla Juana Carlosa, no i armii, która była posłuszna niestety Juanowi Carlosowi, ten zamach profrankistowski się nie powiódł. A i zaczęły się czystki w Gwardii Cywilnej. Nastąpiły czystki, że praktycznie już 6 lat po śmierci generała Franco również ta formacja została oczyszczona z wiernych jemu oficerów. Czy tu można jeszcze z ciekawszych takich rzeczy dodać, że generał, pułkownik Tejero oczywiście znalazł się w więzieniu. Nie pamiętam, ile lat przebywał, około 12-15 tak mniej więcej. W więzieniu będąc założył organizację polityczną o nazwie bodajże Solidarność Narodowa. I on żyje, z tego co wiem, jeszcze mieszka w Madrycie i z tego co wiem, to jest taka ikona dla przynajmniej części narodowych radykałów w Hiszpanii. Nie sądzę, żeby była to ikona dla tych współczesnych prawicowców, którzy teraz szykują się do objęcia władzy. Rozumiem, że według mnie bezskutecznie. Musi mieć już koło 90 lat. Jak nie lepiej. No coś w tym stylu pewnie już. No bo zamach był lat temu 40. Czy może podam takie podstawowe przyczyny, które według mnie wpłynęły bezpośrednio na to, że
cały ten system frankistowski załamał się. Przeciętny mieszkaniec Hiszpanii nie zajmował się polityką. Przeciętny mieszkaniec na przykład Madrytu pracował na dwóch, a czasami dwóch i pół etatach. Wprawdzie stopa życiowa przeciętnej rodziny hiszpańskiej zaczęła dorównywać stopie życiowej przeciętnej rodziny niemieckiej czy francuskiej. Jednak no dla przykładu podam, gazety hiszpańskie alarmowały, iż gwałtownie wzrosła sprzedaż leków uspokajających, leków nasennych. Wszystko to odbywało się kosztem zdrowia i rodzina, więc mamy tutaj do czynienia z podobną sytuacją jak we współczesnej Polsce. A więc cały ten wysiłek intelektualny, fizyczny był ukierunkowany na dobra materialne. Tak zwana kultura konsumpcji nałożyła dla Hiszpanów klapki na oczy i kazała biec do przodu. Ta sama kultura zamieniła naród hiszpański wstający z kolan na bandę pół niewolników. Oczywiście poziom życia wzrósł, jednak straty moralne, które się z tym wiązały, były, okazało się, nie do odrobienia. Jak to możliwe, Sławku, że w tak katolickim państwie i tak katolickim kraju, narodzie jak Hiszpanie, zwyciężył materializm i konsumpcjonizm? Według mnie tutaj całkowita odpowiedzialność spada za to na Opus Dei, bo to ona zamontowała liberalizm w Hiszpanii, ale też i na samego generała Franco, bowiem bez jego zgody by do tego po prostu nie doszło. Winę za to ponoszą także sami Hiszpanie, bowiem kapitalistyczne fajerwerki do tego stopnia ich oślepiły, że nie potrafili rozeznać się w sytuacji. W Polsce też mieliśmy z tym do czynienia, no powiedzmy w 89, a i w latach 90. i wcześniej. Kolejnym na przykład tym według mnie czynnikiem dezintegrującym cały system frankistowski był drugi Sobór Watykański, bowiem zamienił on Kościół rzymskokatolicki no, z najsilniejszego chyba oprócz armii filaru władzy Franco w jego największego wroga. Mianowanie przez Pawła VI 17 biskupów pomocniczych i emerytowanie biskupów tradycjonalistów zamieniło hiszpański kościół w siedlisko herezji i zaplecze logistyczne dla opozycji. Za taki rozwój sytuacji trudno by było tutaj obciążać samego Franco. Nie ponosi według mnie za to winy, lecz winę ponoszą za to sami heretycy w kościele. Są autorzy, którzy uważają, że jednym z prekursorów, taranów drugiego Soboru Watykańskiego II była Opus Dei, a jak wiemy, Opus Dei w latach 60. była w Hiszpanii dominującą siłą polityczną. Można powiedzieć rządzącą. Rządzącą. Poza tym no, z trzecich takich czynników należałoby wymienić klasę, sytuacja klasy średniej. No, klasa średnia nie czuła się według mnie dowartościowana w frankistowskim kastowym systemie, w którym dominowała kasta wojskowych oraz oligarchia finansowa, obca i rodzima. Większość inteligencji zajęła wobec reżimu postawę obojętną. Część przyjęła postawę konformistyczną, część zeszła do opozycji, a mniejszość poparła reżim ze względów ideowych. Klasa średnia jest w każdej społeczności no, naturalnym zapleczem dla ruchów narodowych. W Hiszpanii mogło być oczywiście podobnie. Takim zapleczem politycznym dla klasy średniej mogła być falanga.
Ale ta falanga, która istniała od zjednoczenia z karlistami, no to już była inna falanga niż ta pierwsza, którą tworzył José Antonio. Znaczy to była zupełnie inna falanga, to była falanga tylko z nazwy. Trudno to nazwać. Tak zwany ruch narodowy. I tu nomen omen w Polsce również organizacja nazwie Ruch Narodowy odchodzi od swoich korzeni. To już było zupełne nieporozumienie, bowiem o ile Franco zwracał uwagę jeszcze na program społeczno-gospodarczy falangi, to dotyczyło to bezpośrednio okresu powojennego, a więc tego niebieskiego koszul. Czyli lata 40. i 50. No, powiedzmy do 50. Różnie to historycy określają, ale można powiedzieć, że do 55. falanga miała jakiś tam wpływ na starego, jak to Franco był wśród członków partii określany. Potem te wpływy, zresztą to samo dotyczyło karlistów, wpływy karlistów były, ja powiem o tym później, ale to zresztą nie wszyscy poparli falangiści, ani nie wszyscy karliści poparli, część karlistów przecież prawie odeznał, musiał wyjechać na przykład na emigrację do Portugalii, część falangistów wylądowała także na emigracji. W każdym razie, no, żeby ta falanga była falangą, no to problem w tym, że ta falanga, czy ta organizacja, która nazywała się w nazwie miała przynajmniej falangę, była w większości pozbawiona ideowej kadry, opanowana przez konformistów. A sama struktura monopartii była już sama w sobie zalążkiem destrukcji dla całej frankistowskiej konstrukcji politycznej. No, po czwarte wzrosły także aspiracje hiszpańskich prowincji, tu Kraj Basków, Katalonia, Galicja, oprócz tradycyjnego już nacjonalizmu. Tutaj trzeba dodać w tym przypadku zróżnicowanie poziomie życia. Inaczej się żyło na innej stopie w Katalonii, w innej, na innej w Andaluzji. Te różnice były widoczne i to też miało swój wpływ na rozwój nacjonalizmów. No, po piąte, tych młodzież, separatyzmów, tak? Lokalnie. Tak. Młodzież hiszpańska w swojej masie była kosmopolityczna, zapatrzona bardziej we wzorce płynące zza Pirenejów niż te, które proponowała młodzieżówka ruchu narodowego, powiedzmy. Za brak ideowości hiszpańskiej młodzieży według mnie główną odpowiedzialność ponosi monopartia oraz Opus Dei. To jest sytuacja, co młodzieży generalnie mówiło się, że młodzież ma duże możliwości awansu w strukturach partii, a więc i administracji rządowej. Jednak nie było to prawdą, bowiem starzy trzymali się praktycznie do śmierci na swoich urzędach, a młodzież, żeby dopchać się do jakichś stanowisk, musiała bardzo, bardzo długo czekać, a młodzież jest zazwyczaj niecierpliwa. Poza tym ten kosmopolityzm młodzieży był wynikiem także tego typu czynników, jak no na przykład ktoś kończył studia w Hiszpanii i wyjeżdżał na kolejne studia do USA czy Niemiec Zachodnich, Francji i wracał stamtąd już zupełnie inny człowiek. No jeśli studiował w San Francisco, to wracał z kwiatami we włosach. I jeśli w Berlinie Zachodnim, to mógł tam spotkać Badera albo Meinhof, no to wtedy miał w klapie Che Guevarę. Poza tym dostęp do studiów też nie był taki, jaki zakładano. Powiem, w drugiej połowie lat 60., jeśli chodzi o przekrój społeczny studiującej młodzieży, młodzież ze środowisk robotniczych liczyła tylko około 1% ogółu studiującej młodzieży. Kolejnym powodem załamania się całego systemu frankistowskiego było uzależnienie hiszpańskiej gospodarki od obcych czynników,
decyzyjnych. Wyprzedaż majątku narodowego w państwie podobno narodowym przybrała wręcz gigantyczne rozmiary, co oczywiście podważało autorytet władzy i głoszonej przez nią poglądów wśród społeczeństwa. Najdłużej opierały się banki, które nie chciały poddać się, no, powiedzmy, współpracy z bankami zachodnimi. No i bardzo ważny czynnik siódmy, no, dla frankistowskich ośrodków decyzyjnych najważniejsza była funkcjonalność państwa oraz jego zdolność do regeneracji sił. Charakterystyczne tutaj jest w tym przypadku to, iż wymiana rządu, czy też wymiana ministrów nie była nazywana zmianą rządu, tylko reorganizacją. Miało to świadczyć o tym, że jest ciągłość. Ciągłość, trwałość, siła. I to wymaga jedynie naprawy, jakichś drobnych usterek i tym podobnych. Czyli generalnie ty uważasz, że to była niesłuszna droga, mówienie o reorganizacji. Czy nie? Tutaj... Ja jestem w stanie to zrozumieć, że dlaczego generałowi mogło zależeć na reorganizacji, a nie na zmianie rządu. No tutaj to. Tutaj można by było przyjąć, że to wcale nie było takie złe, ale chodzi mi o coś innego. Problem polegał na tym, że te wadliwe w ocenie Franco źle funkcjonujące elementy, części tego mechanizmu władzy, no, były... wymiana ich miała charakter kosmetyczny. W praktyce politycznej sprowadzało się do tego, to, że na przykład minister karlistowski był wymieniany na ministra falangistowskiego lub też odwrotnie. A gdyby i ta część zamienna źle działała, to magazyn części zamiennych był dobrze wyposażony. Zawsze były części chętnych, zamienne made in Opus Dei. Sam mechanizm zdał egzamin i działał aż do śmierci generała, natomiast gorzej było z samymi ludźmi, którzy go obsługiwali. Dominowały postawy konformistyczne, bezrefleksyjnie dostosowujące się do zaleceń władzy wyższej. Z chwilą śmierci władzy najwyższej system zamarł. Czyż niebezpieczniej było poczekać, aż przyjdzie nowy Caudillo i powie, co trzeba robić? Jakieś postawy indywidualistyczne, jakieś tam własne pomysły były w tym środowisku niezbyt dobrze widziane. Poza tym cały obóz władzy od początku nie był monolitem. Skłócone między sobą grupy wpływu nie stanowiły zagrożenia dla Caudillo, który pełnił rolę ostatniej instancji. Kłócące się ze sobą wiecznie praktycznie środowiska polityczne zawsze w ostateczności szły do starego, by ten rozstrzygnął problem. Może to był jego sposób rządzenia? Tak. Że to było mu na rękę, żeby tego typu konflikty istniały. Problem w tym, że wraz z jego śmiercią przestało istnieć centrum dowodzenia. Żadna z opcji politycznych nie była na tyle silna, by zdominować pozostałe. To, co stanowiło o sile całego reżimu frankistowskiego, z chwilą jego śmierci, stało się jego największą słabością. Czy to oznacza, Sławku, że frankistowskie państwo nie mogło istnieć bez Franco? Czy można było podjąć próby przedłużenia tego systemu bez głównej postaci? Czy bez głównej postaci raczej nie. Można było coś kombinować przy ustroju, coś zmienić, ale sam frankizm, no sama nazwa frankizm została stworzona przez generała Franco w jednym z przemówień, użył on takiego określenia. W sumie frankizm to państwo, a państwo to Franco. I tak to funkcjonowało w refleksjach. W tym temacie przyszła zbyt późno. Franco był już zbyt stary, a ruch narodowy jako taki zbyt skonformizowany, aby wystrzelił z niego ktoś na miarę José Antonio Primo de Rivera czy Ledezmy Ramosa. Zresztą nie ma co ukrywać, że Franco po
wyeliminowaniu konkurencji stał się bezkonkurencyjny. Zresztą zazwyczaj tak jest, że w otoczeniu jakiegoś wodza, dyktatora zazwyczaj nie ma osoby, która mogłaby mu dorównać, bowiem... I zagrażać jego pozycji. Stanowiłaby po prostu zagrożenie dla jego pozycji. No, Franco myślę, że doskonale o tym wiedział i w ówczesnych uwarunkowaniach, przy jego stanie zdrowia, jedyne co on mógł zrobić, to jedynie pokazać, jak umiera się stojąc na baczność. Czy, no właśnie, ta pozycja umierania na baczność to są takie symboliczne, jak gdyby, i charakterystyczne dla generała Franco postawy? Czy rzeczywiście świat, który otaczał Franco i Hiszpanię, jak to mawiał generał, oszalał? Poglądy Franco w konfrontacji z kondycją świata, no to jest bardzo ciekawy temat. Tym bardziej, że sam zasugerowałeś, nie było z tymi poglądami od początku do końca tak wspaniale, no bo Franco sam umożliwił tą dekompozycję swojego systemu, swojej władzy. Czy właśnie poglądy generała Franco na ówczesny, czy też teraźniejszy świat, no są bardzo wygodną pozycją wyjściową do zastanowienia się w ogóle nad bezsensem życia współczesnego człowieka. Caudillo Hiszpanii nigdy nie pogodził się z otaczającym go światem, nigdy nie przeszedł z nim na ty. Nawet jego sposób bycia był wolniejszy, jakby z innej epoki, poruszał się wolniej, bardziej, powiedzmy, majestatycznie, w inny sposób niż teraz zachowują się na przykład politycy. Przesiadł się co prawda z pojazdu konnego do samochodu, ale jednak często tej karety ciągnionej przez konie w towarzystwie swoich gwardzistów z Maroka, tak? To byli, z Maroka. To lubił się tak przemieszczać. Lubił, ale ci gwardziści z Maroka potem zostali przez niego usunięci. To już potem było w latach 60. Doszło już do konfliktu w Maroku. Franco po prostu ich usunął. Mhm. A początkowo cieszyli się rzeczywiście dużo reputacją w Hiszpanii. Nawet małżeństwa Hiszpanek z Marokańczykami nie budziły sensacji, a wiązały się one oczywiście z przejściem na islam. Według mnie Franco zachowywał się jak właściciel lustra, któremu ktoś celowo potłukł. Co jakiś czas schylał się, podnosił jakiś kawałek szkła, usiłował je dopasować jedno do drugiego. Czy w poskładanym lustrze możemy wszystko zobaczyć tak, jak trzeba? Oczywiście, że nie. Podobnie było z czymś, co właśnie od nazwiska Franco przywykło się nazywać frankizmem. Franco doskonale zdawał sobie sprawę, że nie odtworzy świata takim, jakim był, a więc takim, jakim on chciałby być, a więc to był świat Izabeli Ferdynanda, katolickich jego ulubionych bohaterów. Chodziło mu jedynie o próbę przetrwania stanu bez lustra, stanu, w którym nie możemy spojrzeć z właściwej perspektywy na swoje czyny, a tym bardziej dokonać ich oceny. Jego zdaniem, jego misją według niego było poskładać to się da i przenieść to w przyszłość. Tak widział swoją rolę. On, kapitan okrętu o nazwie Hiszpania, stanął za jego sterami, płynął w czasie sztormu, wyprowadził okręt ze sztormu na płaską taflę historii. Tak sobie to wszystko wyobrażał. Czas, uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne nie odgrywały dla niego decydującej roli. Brał je pod uwagę już wtedy, kiedy musiał. I to też po kilkudniowych naradach z samym sobą. To, co mu nie pasowało do jego układanki, po prostu wyrzucał. Franco był
pragmatystą i to z głodnej półki rządził absolutnie. Miał władzę absolutną przez 39 lat. Władzy nie oddał, władzy się nie oddaje. Władza ma realizować swoją misję. Musi być absolutna, musi być bezwzględna. Franco, całokształt jego sposobu rządzenia mógłby być inspiracją zarówno dla Machiavelliego, jak i Szekspira. Świat, w którym żył, no nie był jego światem, był to świat jakiś surrealistyczny, z jego najgorszych przewidywań, a odpowiedzialność za to ponosiła masoneria, a masoneria to dla niego głównie Żydzi. Celem masonerii było zniszczenie cywilizacji łacińskiej i oczywiście religii rzymskokatolickiej. Większość ustaw społeczno-gospodarczych hiszpańskich opierała się na katolickiej nauce społecznej. No właśnie, jaki był stosunek Franco nie tylko do polityki, do kościoła, ale na przykład do kultury? Lewica często oskarżała go właśnie o wprowadzanie cenzury, o prześladowania, różne represje. Mi się wydaje, że stosunek Franco do na przykład cenzury, to co powiedziałem, może być całkiem ciekawy i należy się zastanowić, czy nie był słuszny. Czy samo zagadnienie kultury w Hiszpanii frankistowskiej to było jedno z pól bitewnych narodowej rewolucji, właściwie to kontrrewolucji. Franco uważał, że wolność wypowiedzi powinna posiadać granice, a na tych granicach powinno stać państwo, a więc cenzura powinna istnieć. Czy temat cenzury też także ewoluował. Ta ustawa z lat 60. o cenzurze była zupełnie już inna od tej swojej jej poprzedniczki. Ta poprzednia była bardziej restrykcyjna, ta z lat 60. To już było praktycznie przejście do, to już było z pogranicza wręcz liberalizmu, bowiem wcześniej można było wylądować w więzieniu za napisanie jakiegoś obraźliwego tekstu. Teraz, po opublikowaniu, wejściu w życie tejże ustawy, to stosowano raczej kary typu grzywna. Często dochodziło do konfiskat nakładów i tym podobnych rzeczy, ale jednak nie było to zbyt częste. Gazety pozwalały sobie na bardzo wiele, na przykład gdy generał de Gaulle był prezydentem Francji, gdy na przykład prasa opozycyjna krytykowała de Gaulle'a, to na pierwszym miejscu w tej gazecie był de Gaulle i niżej generał powinien odejść. Wszyscy wiedzieli, że nie chodzi o de Gaulle'a, tylko o generała Franco. Także dochodziło do takich sytuacji zabawnych. W każdym razie w państwie frankistowskim według mnie tutaj się całkowicie zgadzam z polityką w temacie kultury frankistowsko. Wychodzono z założenia, że współczesna kultura jest oderwana od jakichkolwiek korzeni i przestała być czynnikiem kształtującym wrażliwość, dobry smak, gust. No przepraszam, korzenie zwłaszcza jednego narodu dało się tam odczuć. No tak, tutaj jeśli chodzi o kinematografia amerykańska, jeśli telewizja. Chodzi o korzenie w tym wypadku, to właśnie ta filmoteka cała amerykańska w większości, bo nie cała oczywiście, jest przykładem na to całą pseudokulturę. Ale tu nie ma co się dziwić, bowiem większość właścicieli tych wytwórni pochodzi z innych cywilizacji. Także pewna supremacja innych cywilizacji jest tam widoczna. No, Warner, Fox i tak dalej. Największym uznaniem zaczął cieszyć się artysta, który wzbudzi jak największy skandal.
zainteresowaniem tych pseudotwórców stała się, dużym zainteresowaniem cieszyła się religia, a właściwie to jej profanacja. Można było na tym nie tylko zyskać rozgłos i poklask mediów, ale także i na tym zarobić. No, dla przykładu Rushdie za szatańskie wersety musiał się ukrywać, za szkalowanie, atakowanie religii katolickiej. W tej chwili nic nie grozi, można na tym zarobić. Z czego to wynika cała ta sytuacja? No, rozum ludzki, przynajmniej z założenia, jest instrumentem praktycznym ukierunkowanym na tworzenie. Można więc przynajmniej teoretycznie przyjąć, że sztuka jest odzwierciedleniem jego sprawności. Patrząc na niektóre dzieła sztuki, można dojść do wniosku, że nie są one wytworem rozumu. Rozum człowieka utracił swoją sprawność, ponieważ jego działanie utraciło cechę celowości. Współczesny człowiek nie potrafi odróżnić dobra od zła, sztuki od jej braku, a tym samym nie możemy usunąć braków samych siebie. Dlaczego tak się dzieje? No, rozum odbiera określone bodźce i na podstawie tych bodźców podejmuje określone decyzje. Jakie to są bodźce? No, kultura współczesna jest hedonistyczna, bohaterem stał się między innymi poganiacz bydła, palący papierosa, puszka po napoju, prezenter telewizyjny, im głupszy, tym lepszy. A więc jest to przekształcanie całych społeczeństw w bezwolną, bezrozumną bandę legitymizującą liberalizm w wyborach, ciężko pracująca na tenże liberalizm, a zarazem zadowoloną samą z siebie, z równości, braterstwa, wolności między debilami. Heroizm dawnych bohaterów, wielkie czyny są przedstawiane, wyśmiewane jako swego rodzaju szaleństwo. W tak zorganizowanym społeczeństwie kurwa i złodziej czuje się najlepiej. A co ze współczesnym pojmowaniem wolności? Bo to pojmowanie wolności, takie typowo liberalne, no myślę, że stało w olbrzymiej sprzeczności z pierwszym okresem rządów generała Franco, a także z przedsoborowym kościołem i w ogóle z tradycją nie tylko hiszpańskiej, ale w ogóle europejskiej prawicy. No, wolność wystrzeliwa człowieka poza granicę, jego możliwości, nie wie, gdzie się znalazł, porusza się po omacku. Pędzie ku wolności przestał korzystać ze wskazówek Boga. W końcu uznał, że Bóg mu nie jest potrzebny. Sam uznał się za Boga, rozpłynął się w złudzeniach. Egoizm bogatych doprowadził do niesprawiedliwości społecznych. Zarówno wewnątrz społeczeństw, jak też pomiędzy tymi społecznościami. Egoizm znaczy ja i tylko ja. Ja to moje, ja to mam, ja to nikomu nie dać. Ja stworzyłem, jest to tylko moje. Nic nie muszę, bo mi musieć się nie chce. Musieć to niewola, a nie musieć to wolność. Współczesny człowiek stał się samotnym wilkiem na własne życzenie, zaprzepaszczając tym samym dorobek swoich przodków, dorobek całej cywilizacji. Jeden z noblistów, masonów, z braci Przymierza, René Cazin, w 1970 roku powiedział, cytuję: powszechna deklaracja praw człowieka oznacza laicyzację zasad judaizmu. W styczniu 1978 roku ukazała się Powszechna Deklaracja Praw Zwierząt, autoryzowana przez UNESCO. W 14 artykule możemy przeczytać, cytuję: prawa zwierzęcia winny być chronione przez
prawo na równi z prawami człowieka. Teraz tu już tylko możemy czekać na legalizację zoofilii. Generalnie źródłem wolności jest wolna wola człowieka, która pozwala mu dokonywać wyborów. Wola współdziała z rozumem w podejmowaniu decyzji. To odróżnia nas od zwierząt. Wolność nie jest prawem człowieka do realizacji wszelkich jego pomysłów, wariacji na temat, czy też nie na temat. Wolność to bardzo przewrotne zapotrzebowanie człowieka, bowiem jest furtką zarówno prowadzącą do dobra, jak i zła. Stąd tyle jej wypaczeń i interpretacji. Wolność pojmowana jednostkowo jest destrukcją. Wolność pojmowana z perspektywy zbiorowości jest konstrukcją już na etapie założenia. Jednostka poza narodem i państwem jest potencjalnym elementem destrukcyjnym. Jednostka w narodzie i w państwie jest potencjalnym elementem konstrukcyjnym. Więc wszystko w państwie, czy Mussolini miał rację, nic poza państwem, cytuję. Czy sugerujesz, że Franco był faszystą? Nie, nie. Cytuję. Chociaż było mu bliżej do Mussoliniego niż do Hitlera. No to na pewno tutaj z Hitlerem, tutaj od Hitlera odganiał go poganizm. Prywatnie go nie lubił. Z Mussolinią utrzymywał korespondencję w raczej dobrym tonie. I tutaj ich relacje były bardzo pozytywne. Mhm. Ale nie był faszystą, Franco? Nie, nie był. Faszystą nie był. Państwo nie było dla niego, tak jak w faszyzmie, no, syntezą wszystkich wartości, lecz jedynie narzędziem doskonalącym człowieka w jego drodze ku Bogu. Na pewno Franco nie chciałby nic, jednak pomimo z tego, że z Mussolinim się w wielu względach zgadzał, jednak nie zgodziłby się z tym, co Mussolini napisał w doktrynie faszyzmu, cytuję. Dla faszysty wszystko mieści się w państwie i poza państwem nie istnieje nic ludzkiego, ani duchownego, ani tym bardziej nie posiada jakichkolwiek wartości. W takim pojęciu faszyzm jest totalitarny, a państwo faszystowskie jest syntezą i zjednoczeniem wszelkich wartości. Daje sens właściwy całemu życiu narodu i rozbija je i potęguje. Także tutaj jest to cytat z Mussoliniego i przykład na to, z czym Franco by się na pewno nie zgodził. Co było przyczyną zepchnięcia cywilizacji łacińskiej do defensywy? Znaczy, no tutaj tych elementów można by wymienić około 30, ale w samym kontekście generała Franco to tutaj można kilka podać typu, już same błędy cywilizacji łacińskiej, a więc demokracja, liberalizm, demon liberalizm i w ich wyniku demilitaryzacja duchowa społeczności zachodnich łacińskich. Postęp techniczny stworzył dla człowieka oczywiście nowe możliwości rozwoju, rozwój techniki i tak dalej, ale wprowadził do życia też nowe pokusy, które podważyły istniejące systemy moralno-etyczne, obyczajowe, co doprowadziło oczywiście do zmian w strukturze społecznej. Na scenę wkroczyły masowe ruchy polityczne, które bardziej lub mniej uzasadnionym stopniu odwołują się lub też uważają, że reprezentują całe narody, klasy czy społeczności. Tutaj Franco uważał, że przynajmniej w początkowym okresie, że jeden z warunków zapewnienia bezpieczeństwa dla państwa i narodu było odrzucenie parlamentaryzmu. Franco miał prawo nie ufać dla systemu parlamentarnego, bowiem dla przykładu
w Hiszpanii w latach 1885-1923 były trzy rządy. Podczas trwania Republiki w Portugalii sytuacja była podobna, gdzie w okresie od 1920 do 1926 roku Portugalia zdążyła mieć 8 prezydentów, 44 rządy, a dla najbardziej wymagających demokratów zorganizowano 24 powstania. Czyli żadnej stałości, ciągłe zmiany. Tu padła data 1885. Od tego czasu przez do 1923 roku 33 rządy w Hiszpanii. Ta sama data jest na mojej koszulce. Rok 1885. Proszę sobie Państwo wyobrazić. Od tego czasu w miejscowości na północnym Mazowszu, Kamieńczyk nad Bugiem, istnieje Ochotnicza Straż Pożarna. Ma się dobrze, działa sprawnie i utrwala swoje kolejne rocznice, wydając tego typu koszulki. Ale taka ciekawostka. Jaka będzie przyszłość Europy według jeszcze Ciebie? Jeszcze może powiem o tych czynnikach jeszcze tu chwilę. No do tych jeszcze tutaj, co wymieniłem, można dodać aborcję, antykoncepcję jako element walki przeciwko chrześcijańskiej Europie. Frank uważał, że rodzina jest najważniejsza. Rodzina była według niego swego rodzaju bunkrem, który był w bunkrze państwa frankistowskiego, które to państwo miało chronić Hiszpanów przed właśnie masońską nawałnicą. Człowiek, odrzucając niezmienność prawdy, uznał, iż prawda jest uzależniona od sytuacji i od osoby, która ją głosi. No, każdy może ją interpretować po swojemu. Nasze czyny uzasadniamy z perspektywy dobra indywidualnego. Tylko że jeśli każdy z nas uzna, że obowiązują go jedynie te normy prawa, które sam sobie ustanowił, to nie będzie żadnych praw. Dla każdego może co innego być dobre, co innego złe. Nie będzie więc można ustanowić żadnych trwałych norm. W ten sposób nie powstały żadne społeczności ani państwa. Bez przyjęcia jednej formuły dobra nie jest możliwe osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia. To o przyszłość Europy, tak? Jaka będzie przyszłość według Ciebie i czy tutaj przypadek frankistowskiej Hiszpanii i sama postać generała Franco ma nam coś do powiedzenia? O, przyszłość jest jedno wielko niewiadomo, jednak patrząc na to wszystko, właśnie patrząc na to wszystko strach, może nawet i czasami myśleć, co będzie dalej, ale tak założenia współcześnie istniejących partii politycznych w Polsce, tych systemowych zresztą i nie tylko w Polsce, są praktycznie takie same w gospodarce. Opowiadają się za liberalizmem gospodarczym. W polityce zagranicznej trzeba popierać USA, Rosja jest zła. Najpopularniejszym słowem wytrychem stała się demokracja, która ma już tyle zbrodni, że jedna Norymberga to za mało. Cały ten demokratyczny klozet łączy strach, że w końcu ktoś spuści wodę w tym klozecie. Europa nie jest już centrum świata, centrum świata są USA. Panujący chaos uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań obronnych. Nie osiągnięto pogodzenia prawa własności z prawami moralnymi. Rosną dysproporcje w poziomie życia, które prędzej czy później doprowadzą do konfliktów społecznych. Nie udało się przełożyć harmonii panującej w świecie przyrody na świat człowieka. Świat jest chory, człowiek jest chory, ponieważ został zainfekowany materializmem. Człowiek zachodu, wojownik, nie trzyma już w ręku miecza, a w jego sercu nie ma krzyża.
Zdemobilizował swoją duchowość, pozbawiając się prawa do wielkości. Rozłożył się wygodnie na laurach, uznając, że osiągnął już tyle, więcej mu nic nie trzeba. Historia przestała być dla niego nauczycielką. Świat nabrał prędkości, pędzi. Jeśli nie dojdzie do zmiany jego kursu, to dojdzie do katastrofy jeszcze większej niż II wojna światowa. Trzecia wojna światowa będzie miała wymiar najprawdopodobniej rasowo-światopoglądowy. Materialistyczna pogoń za wygodnym życiem, pośpiech, w jakim żyjemy, zagłusza podpowiedzi rozumu, a krzyk naszej duszy ginie w zgiełku bezsensownych poczynań. Nie patrzymy ani w przeszłość, ani w przyszłość. W porównaniu z osiągnięciami ludzkiego ducha w wiekach minionych, to co my zostawimy dla przyszłych pokoleń jest zaprzeczeniem ciągłości cywilizacji białego człowieka. Przeszłość swoją monumentalnością i wzniosłością nas poniża, a przyszłość przeraża. Europejczyk musi podnieść się z kolan i mieczem odcisnąć swoją obecność w historii. Musi walczyć wyposażony w przekonanie o swojej wielkości, nieomylności, przeznaczeniu i potędze. Powinna nas interesować jedynie droga do wielkości. Realizacja ideałów to nie realizacja naszych marzeń, ale konieczności wynikających z faktu przynależności do największej cywilizacji w dziejach świata. To nasz święty obowiązek i zaszczyt wobec tego, co było i tego, co będzie. Pokora, wyrozumiałość, litość musi zostać zastąpiona pogardą, brakiem wyrozumiałości i brakiem litości, bowiem takie cechy są godne spadkobierców kontynentu, który rządził światem. Takie cechy właśnie przystoją zdobywcom. Nasze prawo do wielkości wyrasta z naszych idealnie czystych intencji do odbudowania cywilizacji, w której słońce wiecznie świeci. Nasza buta czyni nas wspaniałymi wobec samych siebie i budzi pragnienie odwetu u naszych wrogów. Człowiek wielki musi mieć wrogów, mały ma tylko przyjaciół. Sami stwarzamy nasz świat i sami możemy go zburzyć, gdy tylko będziemy mieli taki kaprys. Burzenie nas buduje, daje perspektywę nowych konstrukcji dla naszych imperialistycznych zapędów. By stworzyć wielkość, mamy obowiązek zburzyć małość. Koszty się nie liczą, rachunki za nie wystawimy innym. Prawo do tego daje nam honor nowych barbarzyńców, który nie uznaje jałmużny, lecz haracz. Jesteśmy poetami nowej prawdy, jest nią nienasycenie i żądza wielkości. Musimy wznieść się ponad poznawcze możliwości człowieka i uwierzyć w naszą potęgę. Wiara daje możliwość zobaczenia prawdziwych idei oraz wniknięcia w ich sens. Demokracja zawsze była dla człowieka wolnego niewolnictwem. Obecnie stała się ciężarem, którego nie jest już w stanie dłużej znosić. Współczesny Europejczyk przygnieciony absurdalnymi oskarżeniami o zbrodnia cywilizowania reszty świata, zamknął się w sobie, wyczekuje swego Caudillo, którego nadejście jest bliższe niż dalsze. To, co przed chwilą, przez ostatnie dwie minuty mówiłem, właściwie przeczytałem, pochodzi właśnie z podsumowania z mojej książki Francisco Franco, Pragmatyczny autorytaryzm. Może jeszcze na koniec, odnośnie tej obecnej naszej sytuacji, tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wielki Rosjanin, duchowny i monstanu, patriarcha Moskwy i całej Rusi, Cyryl I, modląc się w Katyniu w czerwcu 2010 roku, zaapelował do Polaków i Rosjan o nawiązanie dialogu.
w sierpniu 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wspólne przesłania do narodów Polski i Rosji. Podpisali je zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I oraz przewodniczący konferencji episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik. Można w tej sytuacji zadać pytanie, czy odnowa moralna Europejczyka i idąca za nią odbudowa imperialnej potęgi Europy może zacząć się na wschodzie. Być może wykuwa się na polach Ukrainy. Być może, bowiem wyłania się kolejne pytanie, czy współczesna Rosja jest przygotowana na to, aby stanąć jak Franco za sterem okrętu w trakcie szalejącego sztormu i wyprowadzić go na płaską taflę historii. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jeszcze może się zareklamuje, można? No oczywiście. Jeśli by ktoś chciał nabyć moją książkę, mam jeszcze chyba... Mówimy o książce, tak, Francisco Franco, dwutomowej, twardej oprawie, tak? Jeśli by ktoś chciał ją nabyć, to proszę dzwonić pod numer telefonu 514-718-029. Najlepiej w godzinach 20-22. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Sławomir Dawidowski, autor książki, o której przed chwilą mówił. Bardzo proszę Państwa o oglądanie naszych programów zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA i na VK i na innych kanałach. Bardzo proszę o wsparcie finansowe na nasze działania statutowe, czyli na edukację, na media, na wydawnictwa. Dzięki Państwa wsparciu, nawet takim drobnym wpłatom po 5, 10, 15 zł regularnie, miesięcznie możemy działać i planować jakąś naszą działalność. No i zachęcam do zajrzenia do naszej księgarni wysyłkowej cep-sklep.pl, w której już nie ma książki Sławomira Dawidowskiego, bo się skończyła. Ostatnie egzemplarze do nabycia u autora. Natomiast są u nas książki w dwóch naszych seriach wydawniczych. Seria wydawnicza Jedynie prawda jest ciekawa, tam książki o Piłsudskim i sanacji, dwa tomy, książki o kresach wschodnich Rzeczpospolitej oraz o kulisach II wojny światowej, to są te książki z mapą Gomberga na okładce, wreszcie książki o wielkich postaciach związanych z ideą narodową, Bolesław Piasecki, główny przedstawiciel narodowej lewicy, a teraz wychodzi na dniach książka o Jędrzeju Giertychu, głównym przedstawicielu narodowej prawicy w Polsce. Polecam książki również w serii Gorące tematy, źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, także książka Hitler założycielem Izraela oraz dwie książki francuskiego autora Arnaud de Lassy, Masoneria czyżby papierowy tygrys oraz New Age. Ze słowem wstępnym moje. New Age, nowa religia, książka Masoneria ze słowem wstępnym doktora Sławomira Dawidowskiego. Również jeżeli chodzi o obecnego tutaj Sławomira Dawidowskiego, to jest jego artykuł w książce na temat Bolesława Piaseckiego, a także w jednym z tomów dotyczących II wojny światowej. Tak. Polecam książki Stanisława Tymińskiego, książka przez niego wydane. Książka jego autorstwa Święte psy, do której szedł na wybory 30 lat temu, w których pokonał w pierwszej turze między innymi Mazowieckiego i wszedł do drugiej tury, gdzie przegrał z Wałęsą. No, okazało się wtedy wielu pomocników Wałęsy, którzy szkalowali Stanisława Tymińskiego, twierdząc, że bije żonę i tak dalej. To były kłamstwa. Przegrali procesy, ale nigdy nie odwołali swoich kalunii na temat Stanisława Tymińskiego. Stanisław Tymiński wydał też bardzo ważną i ciekawą książkę Andrew i Leslie Cockburnów, Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael. Bardzo polecam te książki do nabycia w cep-sklep.pl.
www.edukacyjny.pl. Polecam jeszcze może dwie książki. O, najnowszą książkę w serii Biblioteczka Myśli Polskiej, Ukraina między wojną a pokojem. To jest kolejna część, wcześniej była Ukraina w ogniu, bardzo ciekawa publicystyka myśli polskiej. Polecam książkę Jędrzeja Giertycha, Polski obóz narodowy, bardzo ważna pozycja, a także książkę Roberta Rudnickiego Z mieczem chrobrego na wroga. Nietypowa książka, która mówi o cudzoziemcach w oddziałach partyzantki Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Konfederacji Narodu. A było tam, byli tam przedstawiciele co najmniej kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu innych państw. No i wreszcie książka zawsze ważna, zawsze ciekawa, warto do niej wracać. Jerzy Brochocki, pod tym pseudonimem kryje się Ryszard Gontarz, Rewolta Marcowa, Narodziny, Życie i Śmierć PRL-u. To jest książka wokół wydarzeń marca 1968 roku. A tu jeszcze dwie książki widzę, ważne. Artur Śliwiński, profesor Artur Śliwiński, Życie wśród łupieżców, historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski. Bardzo ważna książka dla osób, które interesują się sprawami ekonomicznymi, a także ambasador Krzysztof Baliński, Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich. Również gość, który występował jako prelegent na naszych spotkaniach w Warszawie. Bardzo polecam i odsyłam do filmów tych spotkań. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Do widzenia.